Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry oczywiście, witam bardzo serdecznie. To powitanie ma takie, że tak powiem, wymiar troszeczkę bardziej mnogi. Po pierwsze witam jesiennie, to zresztą widać, to słychać. Po drugie witam różańcowo, bo przecież mamy październik, miesiąc różańca. Proszę zauważyć, że jest już 10 dzień tegoż miesiąca, więc pierwsza dekada upływa. Czy ktoś z nas w tym czasie nie zadamiał różańca? Pytanie, czy ktoś z nas zlekceważył podczas tej dekady różaniec? Mam nadzieję, że wszyscy, którzy słuchają tego programu i którzy oglądają ten program codziennie, przynajmniej cząstkę różańca odmawiają. Poza tym pozdrawiam akademicko, tak, bo kilka dni temu rozpoczęliśmy nowy rok, czy rozpoczęty został nowy rok akademicki 2021-2022. I wreszcie, proszę Państwa, witam też papiesko. Tak, oczywiście miesiąc październik jest miesiącem papieskim, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, że mamy w miesiącu październiku tak zwany Dzień Papieski i po drugie, że właśnie miesiąc październik, dokładnie 16 dzień tegoż miesiąca, to dzień wyboru kardynała Wojtyły na papieża, który przybrał imię, jak pamiętamy, Jan Paweł II. No i oczywiście jest to też dzień czy miesiąc, kiedy wspominamy świętego Jana Pawła II. Ma to miejsce, czy będzie to miało miejsce 22 października. Kochani, drodzy telewizowie, myślę, że warto zwrócić uwagę na ten najważniejszy akcent, na ten ważniejszy moment, czyli na dzisiejszą niedzielę, która owszem jest 28 niedzielą zwykłą w cyklu B, ale proszę Państwa, jest to, jak wiemy, 21 dzień papieski. Właśnie jest taki dzień papieski, po raz 21 i tym razem właśnie ten Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem, bo zawsze jak jest jakieś hasło, jakieś przesłanie, to my jesteśmy bardziej, że tak powiem, zorganizowani i bardziej zorientowani, o co to w tym wszystkim chodzi. No bo Dzień Papieski to trochę takie enigmatyczne hasło, ale jeżeli powiemy, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi, to są słowa owszem papieża, słowa Pisma Świętego, ale słowa, które nam towarzyszą właśnie dzisiaj podczas 21 dnia papieskiego. Poza tym, na czym polega ten dzień papieski? No oczywiście jest to budowa żywego pomnika świętemu Janowi Pawłowi II. Jak wiem, możemy budować różne pomniki, pomniki z drewna, rzeźbione w lipie, w jakimś tam jeszcze innym materiale, pomniki marmurowe, pomniki granitowe. I właśnie ten pomnik, który budujemy dzisiaj, jest takim pomnikiem bardzo specyficznym, bo jest to pomnik żywy. Na czym to polega tego rodzaju budowa? Oczywiście na tym, że jest taka fundacja, dzieło nowego tysiąclecia i właśnie ta fundacja dzisiaj zbiera datki, jak wiemy, czy już będziemy wiedzieć, gdy będziemy w kościele, gdy będziemy wychodzili z kościoła, to właśnie przed kościołem będą stali wolontariusze, będą mieli takie specjalne skarbonki i do tej skarbonki będzie można wrzucić datek, kawałek swojego serca. Na co te datki są przeznaczane już od 20 kilku lat, dokładnie od 21. No właśnie, ten żywy pomnik, czyli to ta pomoc dla młodzieży uzdolnionej, młodzieży, która pochodzi z rodzin wielodzietnych, młodzieży, która też pochodzi z rodzin ubogich, młodzieży, której właśnie ta fundacja, jak już sama nazwa wskazuje, funduje stypendium. Dzięki właśnie takim stypendium, czy to młodzież ze szkoły średniej, czy ze studiów, czy to młodzież nawet z końca szkoły podstawowej, dzięki właśnie tego rodzaju pieniążkom może kontynuować swoją naukę, może zdobywać swoją wiedzę, może poszerzać swoje horyzonty, tej wiedzy, a jednocześnie może się specjalizować w pewnego rodzaju dziedzinach. Dlatego też bardzo proszę serdecznie w imieniu tych, którzy dzisiaj zostaną obdarowani, o właśnie taki datek serca. I oczywiście w imieniu tych obdarowanych bardzo serdecznie dziękuję. Budujemy żywy pomnik Janowi Pawłowi II. To właśnie czyńmy dzisiaj i módlmy się kochani o to, żeby właśnie ten pomnik był pomnikiem, który przełoży się na to, że nasza młodzież, która zostanie w ten sposób wspomożona, że będzie młodzieżą, która będzie bardzo mocno zakochana w papieżu, że będzie do niego modliła się i że będzie też poznawała jego naukę, jego życiorys i jego przesłanie. To przesłanie, które dzisiaj właśnie płynie z dzisiejszej niedzieli. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się, kochani młodzi. Nie lękajmy się Chrystusa. On nas kocha. On robi dla nas wszystko, żebyśmy osiągnęli zbawienie. On jest z nami, On jest dla nas. Nie lękajmy się. Otwórzmy Jemu drzwi, a zobaczymy, że
W ten sposób będziemy o wiele bardziej szczęśliwi, o wiele też bardziej odpowiedzialni. Poza tym, kochani, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, jest 28 niedzielą zwykłą. Gdy będziemy, bo jeszcze gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Oto one, gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek, upatrzył przed nim na kolana, zaczął go pytać: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: dlaczego mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazanie: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę swoją. On odpowiedział: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Kochani, właśnie pytanie młodego człowieka, nie tylko tego sprzed 2000 lat, ale także tego człowieka, dzisiejszego człowieka młodego, a tak naprawdę każdego człowieka. My, jeżeli wierzymy, to oczywiście ta nasza wiara nie jest taką sztuką dla sztuki. My wierzymy w Chrystusa, wierzymy Chrystusowi po to, żeby osiągnąć zbawienie wieczne, żeby po śmierci, gdy tego rodzaju próg przekroczymy, żeby się z Nim spotkać i żeby właśnie to spotkanie było spotkaniem pełnym szczęścia i pełnym Jego obecności. Pytamy Chrystusa, tak jak młodzieniec, pytają ludzie młodzi: ty, siostro, pytasz, ty, bracie, pytasz, ja pytam, wszyscy pytamy, co mamy robić, aby osiągnąć właśnie to życie wieczne, czyli to życie szczęśliwe, a więc niebo. Odpowiedź bardzo prosta. Chrystus bardzo prosto na to pytanie odpowiada: no, znasz przykazania Boże, nie kradnie, cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego, matkę swoją. Zobaczmy, przykazania Boże nam się kłaniają. Czy my znamy te przykazania? Na pewno tak, bo recytujemy je czy rano, czy wieczorem, podczas pacierza porannego, czy wieczornego, ale czy my te przykazania przestrzegamy, czy my rozumiemy przesłanie tych przykazań? Przesłanie jest bardzo proste, bardzo czytelne, bardzo jasne, ale czy ono dociera do naszego ucha, czy ono dociera do naszego serca, czy ono dociera do naszego życia? Niech właśnie to pytanie w Dzień Papieski, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne, pozostanie pytaniem nieretorycznym, ale żebyśmy na to pytanie znaleźli odpowiedź, żebyśmy na to pytanie dali odpowiedź właśnie swoim życiem, swoją codziennością, swoim młodym życiem, dojrzałym, swoim życiem człowieka wierzącego w Chrystusa i wierzącego Chrystusowi. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy październikowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.